Widzewa, ale ruszają tylko trójką zawodników. No ale Pawłowski naprawdę nieźle zszedł na lewą nogę. Zablokowany jednak dobry powrót Toporkiewicza bez faulu. Ambitnie jednak Gołębiowski, widać, że on się świetnie czuje, także w odbiorze. No i teraz Kun ma świetną szansę jeszcze do Pawłowskiego, ten się obrócił, nie było miejsca na strzał. Koronkowo Pawłowski jednak wypchnął tam piłkę do siatki. Chyba było bez faulu, chyba będzie 2-0. Myślę, że sędziowie w wozie VAR niczego się tam nie dopatrzą. Zobaczmy, Pawłowski przytomnie, nie było miejsca. Wyłożył tutaj piłkę i teraz do niej dopadł. Nie zdołał tam zainterweniować Simba Błanga, który leżał na murawie. Straszliwe zamieszanie tutaj w polu karnym. Jeszcze interweniował młody Kacper Tobiasz, ale piłka została gdzieś za jego plecami. I od 49 minuty...